Dzień dobry, witajcie. Oto przed nami kolejna odsłona Zabytków Techniki. Będzie to swojego rodzaju postscriptum do odcinka, w którym opowiadałem o perypetiach Bernarda czy też Unitry w Związku Radzieckim. Co ja mówię? Jakie postscriptum? To jest puenta, wisienka na torcie. Przypomnę może, że zainspirował mnie film, jaki znalazłem na rosyjskim YouTubie Aleksandra Lewczuka, który przygotował takie zestawienie 10 najlepszych kiedykolwiek wyprodukowanych w Związku Radzieckim gramofonów. Top 10 samych lepszych wiertaków SSSR. Ciekawa sprawa, że aż 4 spośród tych 10 konstrukcji bazują na mechanizmach wyprodukowanych w Łodzi. Przypomnę, że prześledziliśmy sobie wtedy miejsca do 6 włącznie i przy okazji ofertę berckich zakładów radiowych z okolicy Nowosybirska, bo to właśnie ta fabryka tak owocnie współpracowała z Unitrą, z naszą Foniką. I tak miejsce 10 to było urządzenie Wiega 002, początkowo wyposażane w mechanizm G600B, później G600C i wreszcie G602. Następnie miejsce 9 Wiega 109 z mechanizmem G600C. I wreszcie miejsce 6 Wiega EP110, również z mechanizmem G600C. Nie będę teraz opisywał szczegółów, bo już raz to zrobiłem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, a nie oglądał tamtego odcinka, to znajduje się on tutaj. Prócz tych 3, że tak powiem, punktowanych urządzeń, omówiłem wszystkie chyba gramofony z rodziny Wiega, w tym też tak zwane centra muzyczne, czyli takie kombajny, które łączą w sobie funkcje gramofonu, magnetofonu, wzmacniacza i radioodbiornika. Rozpocząłem od tego, że 4 spośród tych 10 najlepszych konstrukcji bazują na mechanizmach z Polski, a omówiłem tylko 3. Nie trudno pewnie domyśleć się, że ta 4. konstrukcja bazuje w jakiś sposób na mechanizmie znanym nam z Adama i tak jest w rzeczywistości. Miejsce 4 to gramofon Arctur 006, co ciekawe też z berckich zakładów radiowych. Na 4. miejscu Arctur 006. Mnogo wiertaków u mnie było, no остался именно wiertak Arctur 006. Отличный wiertak. Cyfra 006 wskazuje na to, że jest to kolejne urządzenie z jakiejś serii. No mój poprzedni odcinek nie wyczerpuje oczywiście oferty berckich zakładów radiowych, bo to nie tylko są gramofony, nie tylko urządzenia pod nazwą Wiega. Być może kiedyś będzie okazja omówić na przykład magnetofony tego producenta. Wróćmy jednak do Arctura. Zarówno Arctur, jak i Wiega to nazwy gwiazd. Wiega z gwiazdozbioru lutni, Arctur wolarza. Zdaje się, że tak nazywano tamte rodziny produktów. Pierwszy Arctur to właściwie 3 Arctury. 001, 002 i 101. 3 wzmacniacze. Pierwszy o mocy 25 W, drugi 15 i trzeci 10. Co ważne, było to urządzenie tak zwanej klasy wyższej, czyli lepsze jeszcze niż klasa pierwsza. W jednym ze współczesnych artykułów spotkałem się nawet z określeniem radziecki high-end w stosunku do tego wzmacniacza. Zastanowiła mnie duża liczba przycisków na płycie czołowej i postanowiłem poświęcić trochę czasu i rozgryźć ich przeznaczenie. Mamy tutaj 3 takie bloki. Pierwszy blok to wybór bądź wyjścia słuchawkowego, bądź jednego z 2 zestawów głośnikowych. Drugi blok, blok filtrów, czyli ton kompensacja, filtr kontur, podbicie niskich częstotliwości przy niskim poziomie słuchania. Dalej filtry wysokich i niskich częstotliwości, osłabienie, czyli wyciszenie. Wreszcie filtr średnich częstotliwości, co ciekawe, on nie obniża ich poziomu, ale podbija. I przycisk stereo, który prawdopodobnie służył do słuchania treści monofonicznych na obydwu kanałach. Na koniec mamy blok wyboru źródła dźwięku, gdzie obok przycisków magnetofon, wejście 1, wejście 2, wkładka gramofonowa i mikrofon znajdziemy przycisk AK Control, czyli akustycki kontrol, który umożliwia realizację nagrania magnetofonowego, a także odsłuch kontrolny w czasie rzeczywistym, o ile oczywiście magnetofon na to pozwala. Arctur 002 wyglądał chyba tak samo jak poprzednik. Mówię chyba, ponieważ nie znalazłem żadnego zdjęcia i w ogóle jest bardzo mało informacji na
jego temat. Być może po prostu ta konstrukcja się nie upowszechniła. Warto może jeszcze dodać, zanim przejdziemy do następnego urządzenia, że wzorniczo i tak mechanicznie Artur 001 i 002 bardzo przypominają gramofon Wiega 106. Nigdy jednak nie były sprzedawane jako komplet, ponieważ są to urządzenia różnych klas. Wreszcie Artur 101, jako się rzekło, najmniejszy, o najmniejszej mocy wzmacniacz. I wygląda na to, że o uproszczonej konstrukcji zniknęły tutaj te wszystkie filtry niskich, średnich, wysokich częstotliwości. Zniknął przycisk AK Control. No i w roku 1977 pojawia się pierwszy gramofon z rodziny Artur o numerze 003, jak mawiają Rosjanie. Jest to również urządzenie opisane jako klasa wyższa. No co, zakończył делать этот электрофон. Поменял уже все, начиная от подстроечников, конденсаторами электролитическими. Ale nie stanowi kompletu ze wzmacniaczami, ponieważ po prostu wbudowany wzmacniacz posiada. I jest to podobno wzmacniacz zbudowany z komponentów Artura 001, a na potwierdzenie tego faktu spójrzcie na jego płytę czołową, gdzie znajdują się dokładnie takie same przyciski, jak w omawianym wzmacniaczu. Natomiast jeśli chodzi o część gramofonową, to był to mechanizm Foniki G600C, a w późniejszych egzemplarzach G602 Hi-Fi. Później w roku 1981 pojawił się Artur 006 i trudno powiedzieć, czym on się właściwie różni od poprzednika, o ile tamten był wyposażony w ten mechanizm G602 Hi-Fi. Być może w ten sposób usankcjonowano tą zmianę konstrukcyjną. Kolejna odsłona naszej gwiazdy to już numer 005C. Jest rok 1983, nowa epoka jeśli chodzi o systemy audio i rzeczywiście to urządzenie wygląda zupełnie inaczej. Nasz Artur 005 to zestaw, na który składa się wzmacniacz UKU-005S, gramofon EP-005S i dwie 50-watowe kolumny. Pierwotnie miał tam być jeszcze magnetofon MP-005S, jednak on nie wszedł do produkcji, skończyło się na kilku prototypach, chociaż spójrzcie, pojawił się bardzo podobny magnetofon pod nazwą Wiega MP120. Wróćmy jednak do numeru 005. Zdjęcie całego zestawu można zobaczyć w numerze 4 miesięcznika radio z 1985 roku. Poza tym nie była to chyba jakaś duża produkcja, ponieważ współczesnych zdjęć czy filmów jest bardzo mało. Właściwie filmu nie znalazłem ani jednego, a zdjęć jest kilka. Wzmacniacz UKU-005 ma już bardziej współczesną formę. Obrotowe potencjometry, moda na suwaki zdaje się już przeminęła. Obrotowy przełącznik źródeł, dwie grupy klawiszy. Jedna związana z różnymi funkcjami, jak włącznik wyjścia słuchawkowego, przełącznik mono czy AK kontr. Druga, filtry. Kontur niskich częstotliwości i dwa filtry wysokich częstotliwości, 9 i 15 kHz. Jest też wyświetlacz fluorescencyjny, który informuje o stanie urządzenia. Niestety zdjęcia z włączonym wyświetlaczem, na którym cokolwiek byłoby widać, nie udało mi się znaleźć. Gramofon Artur EP-005S powinien wydać się Wam znajomy. W takim polskim katalogu elektronicznego sprzętu powszechnego użytku wydanym przez WEME w roku 1984 znalazłem urządzenie o numerze SWW 1153-423, czyli gramofon bez wzmacniacza DEC i bez obudowy G2021. To właśnie jest mechanizm Artura 005. U nas funkcjonował jako Adam GS420 i GS424.
tym samym 1983 roku pojawił się kolejny gramofon Arctur 006 i trudno właściwie powiedzieć, czym on się od poprzednika różni. Widoczne są pewne drobne różnice stylistyczne i nic poza tym. Najważniejsza jednak między nimi różnica jest taka, że to drugie urządzenie było bardzo popularne. Wyprodukowano ich ponad 80 tysięcy sztuk. Widziałem zdjęcie karty gwarancyjnej właśnie z takim numerem. Ведь мнение о советских проигрывателях очень противоречиво, а тут такая легенда. И сегодня я выскажу свое мнение. Итак, этот проигрыватель изготовлен Бердским заводом в сотрудничестве с компанией Unitra, которая имела несколько лицензий на производство аудиотехники. Та его популярность, зresztą, вciąż не słabnie. To jest nasza dzisiejsza wisienka na torcie. Miejsce czwarte zestawienia Aleksandra Lewczuka, Arctur 006. A co autor o nim mówi? Na czwartym miejscu Arctur 006. Mnogo wiertaków u mnie było, no остался именно wiertak Arctur 006. Отличny wiertak dla średniego poziomu. Вообще Arctur 006 to legendarne творение компании Vega. Имеет хороший прямой привод диска. Вообще для тех времен это был просто фантастикой вертак. После переделок он звучит, ну, не хай-эндово, но, по крайней мере, на хороший, добротный хай-фай. Mówi między innymi, że jest to model, którego po wielu testach używa na co dzień. Określił jego dźwięk na może nie high-end, ale bardzo solidne hi-fi. Wypadałoby powiedzieć kilka słów o konstrukcji tego gramofonu, a tę najbardziej charakteryzuje napęd talerza. Napęd bezpośredni, zrealizowany za pomocą silnika liniowego. Silnik ten składa się z wirnika i stojana. Wirnikiem jest właściwie sam talerz. Tutaj na takim wewnętrznym pierścieniu nałożony jest pasek z tworzywa sztucznego, tworzywa wymieszanego z proszkiem ferytowym w odpowiedni sposób namagnesowany. Stojan tego silnika znajduje się tutaj. Są to trzy elektromagnesy ułożone w pobliżu wirnika. Nie chcę jakoś bardziej tutaj brnąć w te szczegóły. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jak to dokładnie działa, to polecam taką książkę Rejestracja sygnałów fonicznych Bolesława Urbańskiego. W każdym razie jest to dość unikalna konstrukcja, zastosowana jedynie w kilku gramofonach na świecie. Gramofon oferuje dwie prędkości odtwarzania, 33 i 45 obrotów na sekundę. Ich wartości prezentowane są w eleganckim podświetlanym okienku. Mamy do dyspozycji stroboskopową kontrolę tej prędkości obrotowej i powiedziałbym taką wyważoną automatykę. Wyważoną to znaczy, że ani za bardzo, ani za mało. Jeśli poruszymy ramieniem i ustawimy je na miejscu, uruchamia się napęd talerza. Ramię opuszczamy za pomocą dźwigni, która już w tej dolnej pozycji pozostaje. Rozpoczyna się odtwarzanie. Ramię unosi się i powraca do swojej pozycji spoczynkowej. Wtedy także dźwignia windy podnosi się, a talerz zatrzymuje. Taki poziom automatyzacji wydaje mi się idealny. Całość robi bardzo dobre wrażenie. Używając, dotykając tego urządzenia, ma się wrażenie obcowania z czymś takim bardzo solidnym. Tutaj wszystko jest metalowe i drewniane, właściwie nie ma plastiku. Taką właśnie solidną konstrukcją jest też ramię Adama czy też Arctura. Pewną nowością w stosunku do poprzednich jakichś wersji jest mechanizm regulacji antyskatingu w postaci sprężynki ukrytej pod pokrętłem zamiast dźwigienki z ciężarkiem. No w każdym razie na pewno trudniej coś takiego uszkodzić. Mówiłem, że Arctur 006 jest wciąż bardzo popularną konstrukcją. Znalazłem wiele filmów potwierdzających to stwierdzenie. Zobaczcie kilka przykładów. Ludzie namiętnie je remontują, a nawet tworzą z ich wykorzystaniem nowe konstrukcje.
Może to wynikać z tego, co mówi Aleksander Lewczuk, że jest to bardzo dobry gramofon za w sumie niewysokie pieniądze. Mam wrażenie, że również u nas Adam jest jednym z bardziej pożądanych krajowych gramofonów vintage. Co o tym sądzicie? Zanim zakończę, to może jeszcze dla zaspokojenia ciekawości pokażę trzy pierwsze miejsca z tego zestawienia 10 najlepszych gramofonów radzieckich. Miejsce trzecie, Corvette 038. Miejsce drugie, elektronika 017. I miejsce pierwsze, dla mnie trochę to zaskakujące, elektronika B101. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Piotrowi Walendowskiemu za udostępnienie Adama. Cieszę się, że mogłem pobawić się tym gramofonem, posłuchać na nim płyt, pokazać go Wam. I na koniec jeszcze takie prywatne wynurzenie. To, co tutaj robię, to odkrywanie historii, docieranie do faktów, do ludzi. To oczywiście moja pasja. Mam z tego ogromną satysfakcję. Mam też pewne plany na przyszłość, marzenia. Chciałbym stworzyć miejsce, gdzie można byłoby takiego sprzętu dotknąć, posłuchać go, choć może to nie brzmi zbyt dobrze, żeby słuchać sprzętu, ale chodzi mi o to, żeby obcować z nim. I też miejsce, do którego będzie można zaprosić ludzi, organizować spotkania, dyskusje, taki salonik audio vintage. Może jest wśród Was, wśród moich widzów ktoś, kto prowadzi taki salon i chciałby współpracować, albo ktoś, kto ma podobne plany i pasje do tych moich. Jeśli tak, to odezwijcie się. Być może razem będzie łatwiej nam coś wymyśleć i zrobić. No i to już chyba koniec na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.